Chciałem Państwu opowiedzieć o sztuce walki, z którą się związałem od lat. Od 40 lat funkcjonuję w sporcie wyczynowym. W tej chwili jestem wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiadam siódmy stopień mistrzowski judo. To jest bardzo wysoki stopień, jeżeli mówimy o skali 10-punktowej. I dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o sztukach walki, jak je należy rozumieć, jak przebiegała moja kariera sportowa i co z tego wynikło dla mnie w moim życiu. Proszę Państwa, pewnie Państwo słyszeliście wiele nazw. Judo, karate do, aikido, taekwondo, kendo. Jak to należy czytać? Judo, ju to jest łagodny, łagodna, do to jest droga. Czyli judo, łagodna droga. Kendo, ken po japońsku to jest miecz. Do to jest droga, czyli kendo, droga miecza. Aikido. No tutaj nie mogę tego podzielić, dlatego że koledzy z aikido poczuliby się obrażeni. Dlatego powiem droga harmonii. Ale czasami Państwo słyszycie jutsu lub jitsu. Na przykład ju, jutsu albo ju, jitsu. Jak Państwo usłyszycie jutsu, to jest to odmiana sztuki walki o wiele starsza od tych, które zawierają w nazwie do. Judo jest formułą, która wyszła z jiu-jitsu. Stworzył ją profesor Jigoroka, dokładnie ponad 100 lat temu, który był profesorem Uniwersytetu Tokijskiego i po swoich długich przemyśleniach stwierdził, że należy odrzucić wiele elementów jiu-jitsu i stworzyć coś takiego na wzór sportowania się młodych ludzi. Wtedy w Tokio, w tych czasach okresu XIX wieku, kiedy Japonia otwierała się na świat, było wiele elementów przemocy i agresji wśród Japończyków. To był czas, kiedy kończyła się era samurajów, a Japonia otwierała się na świat. Na tej bazie analizy sztuki walki jiu-jitsu Jigoro Kano stwierdził, dzisiaj to nazywamy paradoksem Kano. Polega to na tym, że należy odrzucić wiele trudnych elementów, których uczeń nie może powtórzyć, po to, aby można było je dziesiątki tysięcy razy powtórzyć, wytworzyć pewien automatyzm i w ten sposób przygotować się do pewnych określonych zadań. Przykład. Załogi amerykańskich okrętów podwodnych, a nowych okrętów podwodnych, całą procedurę przygotowania odpalenia głowicy do momentu odpalenia przechodzą w ramach paradoksu Kano. Pewne elementy strategii armii amerykańskiej oparte są właśnie na tym paradoksie, dlatego że założono, że odrzucamy te trudne elementy, żeby nie komplikować sytuacji. Judo posiada swoje zasady. Pierwszą zasadą to jest ustną, aby zwyciężyć. Ugnij się, nie zostanie zdobany. Jeżeli stoi przed tobą przeciwnik, który jest od ciebie cięższy i silniejszy, musisz się cofnąć, ugiąć. Jeżeli jest cięższy i silniejszy, pcha się w ciebie, nie pcha się w niego, bo ulegniesz. Pociągnij go, dołóż swoją minimalną siłę, wtedy zaburzysz jego równowagę i masz szansę, że osiągniesz sukces, że on upadnie pierwszy na ziemię. Odwrotnie, jeżeli ciebie pcha, jeżeli cię ciągnie, to w tym momencie popychasz go, dokładasz swoją minimalną siłę, co w efekcie powoduje, że uzyskujesz sukces. Druga zasada, jak pytam swoich studentów, to tak mi za bardzo kojarzą, nie znam studenta, który by tak naprawdę uczył się skryptu od deski do deski, mówię w cudzysłowie od deski do deski, dlatego że szukamy zawsze takich rozwiązań, przejścia zdania egzaminu, szukamy czegoś, żebyśmy byli skuteczni, ale mało wysiłku na to wydatkowali. To jest właśnie zasada judo. Maksimum skuteczności, minimum energii wydatkowanej na dane przedsięwzięcie. Wtedy jak to opowiadam studentom, mówią, aha, to właśnie to. Trzecia rzecz, bardzo ważna, jeżeli chodzi o wyznacznik judo. Ćwiczenie dla wspólnego dobra i korzyści. Czasami jest tak, że zapominamy o tym charakterze edukacyjnym w sporcie. Jak Państwo wiecie, sport ewaluuje. Są różne oczekiwania nie tylko mediów, ale i też młodych ludzi, którzy poprzez internet, inne dostępne media ładują swoje akumulatory w sposób bardzo negatywny. Przykład. Zanika zasada fair play w sporcie. Poszanowania przeciwnika. Jak pojedziecie Państwo do Japonii, Japończyk się kłania. To nie jest wyraz tego, że Japończyk Państwa zna, tylko to jest wyraz szacunku dla osoby, którą ma przed sobą. I tutaj chciałem Państwu powiedzieć, że wielkim nieporozumieniem jest to, że mamy sztukę walki, którą stworzył Jigoro Kano, to jest ten zbiór duży elementów,
a w środku mamy judo sportowe. To, co Państwo widzicie w takich krótkich przekazach transmisji telewizyjnych z Igrzysk Olimpijskich, z Mistrzostw Świata, to jest judo sportowe. Odrzucono wiele elementów, aby można było rywalizować w konkurencji sportowej. Takich jak na przykład kopnięcia, uderzenia, to co zagraża zdrowiu w życiu ćwiczących. I tutaj pozwoliłem sobie wypisać Państwu, jak należy to rozumieć. Judo sportowe, czyli to jest to judo, w którym ja walczyłem jako zawodnik na tatami. Tatami po japońsku to jest mata. To jest czas trwania walki. Walka trwa od 5 do 10 minut, zależnie od tego, który z zawodników uzyska przewagę. Walkę oceniają sędziowie, jest pole walki, jest zasada fair play i jest judo wpisane do współzawodnictwa olimpijskiego. Sztuka walki, której się nie udało wpisać do współzawodnictwa olimpijskiego, to jest karate. Problem z karate jest taki, karate do, kara puste, te ręka do droga, czyli karate do, droga pustych rąk. Ale w Polsce, proszę Państwa, jest zarejestrowanych 68 stylów karate. Począwszy od karate tradycyjnego, kończywszy na karate kyokushin. I teraz pytanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego było takie, który styl karate ma być na Igrzyskach Olimpijskich? Francuzi próbowali przekonać, że te karate tradycyjne, to tam gdzie na Okinawie to ono powstało, to karate, to jest jedna z wysp japońskich. Ale przeciwnicy tego rozbudzili, nie, karate Shotokan to jest to karate, które powinno być na Igrzyskach. I w ten sposób oto sztuki walki jako karate czy karate sportowego nie ma na Igrzyskach Olimpijskich, nie możemy tego rozgrywać. A judo jako judo sportowe jest jedno. Zresztą Jigoro Kano w swoim zamyśle ćwiczenie dla wspólnego dobrej korzyści miał to na uwadze. Jak pojedziecie Państwo kiedykolwiek do Japonii, zobaczycie Państwo, że w systemie japońskim, jak wejdziecie na salę ćwiczeń, to sala jest podzielona na pół. Z jednej strony mamy matę judo i są dwie sztuki walki tam ćwiczone, kendo i judo. A druga to jest taka normalna jak u nas parkiet, gdzie uczą się też gier zespołowych. Nie, jeszcze przepraszam. A sztuka walki, to jest pewna filozofia, jedyną sztuką walki, proszę Państwa, jest aikido, której nie ma rywalizacji. Każdy ma szansę, ale doskonalimy się. Tam nie ma rywalizacji, tam nie ma możliwości walki bezpośredniej pomiędzy sobą. Sama filozofia judo, nie tylko w sporcie, ale też i w biznesie. Peter Drucker mówił o judo przedsiębiorczości. Uznawany autorytet, jeżeli chodzi o zarządzanie. Możliwość wykorzystania do celów militarnych. Tak, proszę Państwa, szkolimy podziały wojska, policji, ale tam, na polu walki, jest jedna zasada. Uczymy żołnierza, masz przeżyć. Tutaj, w judo sportowym, tworzymy coś na rzecz sportu. I odwieczne pytanie, kto wygra? Judoka, karateka, zapaśnik, aikidoka. No i na tej zasadzie powstały walki w pracy MMA. MMA, mieszane sztuki walki, mix, miesza, art. Czy to jest sport? Czy to już poszliśmy daleko? Mi się wydaje, proszę Państwa, że zataczamy duże koło. Zataczamy duże koło, że to już się działo w starożytnym Rzymie, na arenie. Za chwilę ktoś powie, ale to już nie jest ekscytujące. Musimy dać jakieś tam narzędzie. Jeden dostanie miecz, drugi dostanie tarczę, sieć i wrócimy z powrotem do czasów gladiatorskich. Ale takie jest zapotrzebowanie dzisiaj. W tym kierunku to idzie. Proszę Państwa, w judo mamy 6 stopni Q i 10 stopni Dan. Q po japońsku to jest chłopiec żak. To są takie stopnie uczniowskie. Jak ktoś po raz pierwszy przyjdzie na zajęcia judo, rozpoczyna edukację od białego pasa. Biały pas zdobywamy po paru miesiącach, zależnie od uznania trenera. Kolory pasków dla Japończyka nie mają znaczenia. To zostało stworzone pod Europejczyków. Dlatego, że Europejczyk ma coś w sobie takiego, że on musi się piąć po stopniach kariery. Japończyk może 12 lat chodzić z białym pasem i pewnego dnia poprosi go trener i powie: jutro zdajesz na czarny pas na stopień pierwszy dan. I on zdaje. W Europie nie jest tak. To, co obserwuję na zajęciach z dziećmi, pierwsze, co obserwują, jak jedziemy na zawody, trenerze, ale on to jest mocny zawodnik, bo on ma brązowy pas, a ja mam tylko zielony. Przecież ja z nim nie mam żadnych szans. Ja tłumaczę, nieważne jest. Ważne jest, tu jest siła. Nie w tym kolorze pasa. I tak też, jeżeli ktoś dojdzie jako adept do pierwszego Q, czyli ostatniego stopnia uczniowskiego w tajemniczeniach,
zdaje egzamin przed komisją dan, musi mieć określoną ilość walk wygranych, staje się posiadaczem czarnego pasa. Ten kolor czarnego pasa jest tylko do piątego dana. Powyżej piątego dana, czyli szósty, siódmy, ósmy, jest kolor biało-czerwony i ostatnie dwa czerwone. Ja mam trochę inną optykę spojrzenia na to. Uważam, że dziesiąty dan jest biały. Za chwilę Państwu uzasadnię, dlaczego ja uważam, że ten kolor jest paska biała. Do szóstego dana w judo sportowym zawodnik może uzyskać nominację, czyli może zdawać te stopnie mistrzowskie. Pozostałe cztery dane, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, otrzymujemy za popularyzację dyscypliny, pisanie książek, działanie na rzecz szeroko pojętego judo. Co ciekawe, proszę Państwa, sama nazwa dan została zapożyczona z języka japońskiego do sztuk walki. To nie jest tak, że sztuki walki wygenerowały tę nazwę dan. Ona została zapożyczona. Dan oznacza nic więcej jak poziom mistrzostwa. Dana w Japonii można otrzymać w sztuce układania kwiatów, to nazywa się ikebana, albo w grze planszowej go. I wtedy mówimy, że jeden ma piątego dana na przykład w ikebanie, a drugi ma szóstego dana w judo. Tak to właśnie wygląda. Oprócz zasad, to co wyróżnia i to co dostrzegli już praktycy biznesu, i nie tylko praktycy biznesu, to judo oznacza się pewną strategię postępowania. I tutaj już przechodzimy trochę na zasady takiego walki rynkowej. To zostało już opisane jako strategia judo w biznesie. Na ten temat też jest za mało czasu, żeby Państwu na ten temat mówić. Mam taki mini wykład, ale generalnie o co chodzi w tej strategii? Poproszę. Składa się ona z trzech prostych rzeczy. Ruch, równowaga i dźwignia. Wykonaj na rynku taki ruch, abyś zachwiał równowagę konkurencji, ale jednocześnie utrzymaj swoją równowagę i możesz zachwiać swojej równowagi. Wtedy stosujesz dźwignię, wysadzasz konkurencję z rynku. To jest może taki bardzo uproszczony schemat, ale posłużyłem się przykładami z historii. Pierwsza sprawa ruch. Wielka flota, niezwyciężona hiszpańska armada zmierza do wybrzeży Anglii. Ten konflikt w XVI wieku Państwo znacie. Anglicy wystawiają o wiele mniejsze, ale bardziej zwrotne okręty. Hiszpanię, niepokonana do tej pory armada składająca się z bardzo dużych statków, przegrywa z tymi okrętami. Dlaczego? Dlatego, że Anglicy mieli szybsze i bardziej zwrotne okręty. W biznesie też to się liczy, jak Państwo wiecie. Równowaga. To, co powiedział Kano, profesor Cigorotano, twórca judo. Ugnij się, a nie zostaniesz pokonany. Nie ulegniesz. Musisz być tak elastyczny na rynku, żebyś zachowywał ten balans ciała i równowagę. Jak zapytacie zawodnika w boksie, co jest najważniejsze w boksie, to nie odpowie wam, że uderzania rękami, tylko odpowie wam, że balans, praca nóg. To jest podstawa w boksie. Tak samo jest w biznesie. Balans. Ja muszę balansować swoim czar. No i oczywiście dźwignia. To Archimedes, tak posłużyłem się tutaj, który powiedział tak, zacytował: dajcie mi pół podporu, a podniosę ziemię. I to jest prawda, tak? Siła tej dźwigni zależy od długości ramienia, to Państwo dokładnie wiecie. Proszę Państwa, to co zauważyłem ostatnio, realizuję spotkania z młodymi ludźmi w szkołach przeciwko przemocy i agresji, to jest brak zasad wśród młodych ludzi w szkołach. Judo ma zasady, ma strategię. Dokładnie wczoraj w jednym z gimnazjów we Wrocławiu rozmawiali młodzi ludzie, nie mogę przeprowadzić warsztatu, poprosili mnie o to, aby przedzielili tablicę na pół, ja przedzieliłem tablicę na pół, wyciągnęli białe kartki, przedzielili też te kartki na pół. Mówię do nich, z lewej strony napiszcie, co wam wolno robić, a z prawej strony, czego wam nie wolno robić. Jeżeli chodzi o lewą stronę, to wypisywali bardzo dużo rzeczy. Nawet z drugiej strony, obracając kartkę, byli tacy, którzy tam wyciągnęli. Na 25-osobową grupę w klasie 7 osób zostawiło kartkę z prawej strony na stole. Czyli wniosek jest taki, że nie mają żadnych zasad. I to jest dzisiaj problem w edukacji, proszę Państwa. Drugi dostrzegany to jest zła komunikacja z młodymi ludźmi. Zły sposób zwracania się do nich. Nauczyciele są o krok z tyłu, jeżeli chodzi o pojmowanie świata. Internet, wszystkie nowinki rzucane na każdy ważny, jak się czegoś uczy, sposobu nazwania. Kiedyś operowano w SMS-ach iloma znakami, proszę Państwa, 5. Ja, jak przeposzedłem na urlop zdrowotny, operowano 3. A teraz jednym i idę do swojej córki, która ma 9 lat i się pytam, co to jest?
i ona mi dopiero tłumaczy, czyli ja już muszę, nie nadążam za tym, co się dzieje wśród młodych ludzi. I następna rzecz to brak umiejętności słuchania. To jest następna kwestia, która jest problemem dzisiejszym, ogromnym wyzwaniem dla dzisiejszej edukacji. Proszę. Proszę Państwa, może to, co teraz powiem, jest takim infantylne, ale tak się stało. To nie jest żaden mój wymysł. Pewnego dnia pomyślałem sobie, ja kiedyś będę mistrzem świata. Zapisałem to na kartce, wsadziłem do koperty, wsadziłem tą kopertę w książkę, postawiłem na półce. 12 lat ciężko trenowałem, żeby zostać mistrzem świata. I to się udało. Po 12 latach, po zdobyciu przeze mnie mistrzostwa świata, przyjechałem do Wrocławia, wsiąłem książkę na półce, otwieram i sam się do siebie uśmiechnąłem. I z tego też tytułu uważam, że jesteśmy w stanie, mamy taki potencjał, że jesteśmy w stanie spełniać swoje marzenia. Człowiek, który nie ma marzeń, jest nikim, proszę Państwa. A gdzie jest cel? Jakie są te marzenia? Jaką masz wizję? Pytam młodych ludzi dzisiaj w gimnazjum, oni nie wiedzą. Na 50 studentów na wykładzie z fizjologii sportu pytam, kto z Państwa będzie trzeci rok? Kto z Państwa będzie pracował w zawodzie trenera WF-isty, fizjoterapeuta, albo założy swój fitness club? Podnosi rękę jedna dziewczyna. A co robi 49 osób na sali? To jest dzisiaj pytanie, to jest wyzwanie dla współczesnej edukacji. Zastanawiałem się, dlaczego nie udało mi się przywieźć medalu z Igrzysk Olimpijskich. Tego nigdy nie dokonałem. Mimo tego, że trzykrotnie startowałem na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, w Atlancie i w Sydney. I tu pozwoliłem sobie Państwu to przedstawić na osi. Początek kariery, cudowny junior, byłem jedynym mistrzem świata w judo juniorów. 3 razy z rzędu mistrzem Europy juniorów. Bardzo dobrze zapowiadającym się zawodnikiem, jeżeli chodzi o seniorów. I przede mną rywalizacja o zawody w Seulu. To były pierwsze igrzyska po czasie po Moskwie i Los Angeles. Po tym czasie zimnej wojny. Dziś się wszyscy spotykamy. Rywalizowałem z zawodnikiem, który był ode mnie 8 lat starszy. I dowiedziałem się, proszę Państwa, jadąc w taksówce w dniu wyjazdu po odbiór badań lekarskich. Polskie Radio poinformowało, komunikat radiowy w taksówce, słyszę to dzisiaj, na Igrzyska Olimpijskie do Seulu nie jadą. Judo Rafał Kubacki. Za nie mówiłem, nie wiedziałem co powiedzieć w tym momencie. Do końca ten fakt zatajano przed moim kolegą. Uważam to za dużą niesprawiedliwość. Więc te Igrzyska w Seulu niestety tam nie wystartowały. Po tych Igrzyskach startuję na Mistrzostwach Europy Seniorów. Dokładnie 8 miesięcy później zdobywam córkę Mistrzostwa Europy. Wszyscy mówią, no chyba popełniliśmy błąd, trzeba go było młodego wysłać na mistrzostwa. Ale już jest za późno, już tego nie odwrócimy. Startuję na Mistrzostwach Świata w tym roku, zdobywam 3. miejsce. Minimalnie przegrywam z dwukrotnym wicemistrzem świata. Wchodzę jako młody zawodnik. No i z tym kapitałem podążam do Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Walka decydująca o mistrza świata. I na Igrzyskach jest tak, przegrywający odpada. Walczę z Japończykiem, 4-krotnym mistrzem świata. Walka jest nierozstrzygnięta, Japończyk zdobył 5 punktów, ja 5 punktów, więc jest remis. 3 sędziów decyduje komendą Hantei. Hantei po japońsku to jest skaz, zwycięzcy wskazują, który zawodnik wygrywa. 2 sędziów pokazuje na Japończyka, 1 na mnie i kończą się dla mnie Igrzyska. Barcelona. Rok po Barcelonie. Zdobywam dla Polski pierwsze mistrzostwo świata seniorów. Czyli potwierdzam jednak ten stan przygotowań, czyli jednak byłem zmobilizowany do tego, ale tak się po prostu to życie ułożyło. No i z tym potencjałem, który miałem jako mistrz świata, jadę na Igrzyska Olimpijskie do Atlanty w 1996 roku. Wielka nadzieja. Okrzyknięto mnie, że jadę po złoty medal. A ja oczywiście w swojej naiwności na lotnisku mówię, tak, jadę po złoty medal. I nic nie przyjdzie. Ale tak się w sobie spiąłem i zmobilizował mnie do tego jeden z działaczy, zaraz po który powiedział, panie Kubacki, pan blokujesz miejsce pozostałym młodym ludziom. Niech pan już skończy z tym judo. I wtedy ten działacz mnie zmobilizował. Ja mu później podziękowałem po Mistrzostwach Świata w Paryżu, gdzie zdobyłem 2 tytuł Mistrza Świata. Powiedział mu tak, wie pan co, pańska wypowiedź mnie zmobilizowała do tego. I zdobyłem 2 tytuł Mistrza Świata w Paryżu. No i Sydney. Proszę Państwa, w 2000 roku dostałem propozycję od Jerzego Kawalerowicza. Państwo znacie to nazwisko, wybitny polski reżyser, który miał wizję nagrania filmu Quo Vadis. Od wielu lat pracował w tym filmie. I on sobie
obstawił poszczególne osoby do tworzenia poszczególnych postaci. Zostałem zaproszony na plan filmowy i Jerzy Kawalerowicz mówi: ja chcę, żeby panu mnie zagrał postać Ursusa. Ja mówię: panie Jerzy, ale to niemożliwe, bo w tym momencie ja się przygotowuję do Igrzyska Olimpijskich. Jerzy Kawalerowicz do drugiego reżysera mówi: słuchaj, kiedy są te igrzyska? No w tym i w tym momencie. To zmień mi termin Igrzysk Olimpijskich. Taka była odpowiedź Jerzego Kawalerowicza. Więc nie odmawia się udziału w takim filmie i tak też się stało. No i co się wydarzyło? Świat trenował 3 razy dziennie. Od godziny 9 rano do godziny 17 byłem na planie filmowym, a mogłem przeprowadzić jeden trening dziennie od godziny 18 do 20. Efekt? Polska reprezentacja, mając w swoim składzie 3 mistrzów świata, jadąc na Igrzyska Olimpijskie do Seulu, do Sydney, wygrała tylko jedną walkę. Poproszę. Tym chciałbym zakończyć. I co powtarzam młodym ludziom. Każdy młody człowiek może być tym, kim zechce. To, co ja sobie napisałem kiedyś na kartce, ja chcę być mistrzem świata, to się spełniło. Mówię młodym ludziom: chcesz być wspaniałym piłkarzem, możesz tym zostać, tylko ty sobie musisz to zakorzenić. Moja córka mnie zapytała w mojej klasie liceum i tak: tato, czy ja pojadę na studia do Hiszpanii? Ja mówię: ale to jest twój wybór, pojedziesz na te studia do Hiszpanii. Tylko popatrz, najpierw musisz zdać 2 klasy do 3, zdać 3 klasę, jest matura. I jeżeli zdasz maturę wzorową, musisz znać jeden z języków, chociażby język angielski, a najlepiej by było, gdyby to był język hiszpański. I w tym momencie masz dużą szansę pojechać na te studia do Hiszpanii. Co się stało? Zdała 2 klasę, 3, oblała 1 egzamin na maturze. Ale już jak przyszła do mnie na rozmowę, to już wiedziała, już była przygotowana na to, że już nie narzekała, że nauczyciel jej przeszkadzał, że rodzice jej utrudniali stopę. Nie, ona była po prostu do tego przygotowana. I dzisiaj, jak tłumaczę swoim zawodnikom, z którym się spotykam, to mówię im tak samo. To ty chcesz jechać na Igrzyska Olimpijskie, ty chcesz być mistrzem jakiegoś tego, nie ja. I jak to ci się nie uda, nie przychodź do mnie i nie narzekaj. Bo to twoje jest zadanie. Jak przychodzą studenci na uczelnię, to po coś przyszedłeś, to poświęcasz swój czas na tej uczelni, że chcesz czegoś dokonać, masz jakiś cel. A dzisiaj jest czasami młody człowiek na salę i co pyta? Kasa, mi się, jak powiedział trener jeden piłkarski, tak? Kasa. On jeszcze nic nie zrozumiał, a już krzyczy kasa. Jak pytali Adama Małysza, to był słynny wywiad z nim, gdzie skakał, gdzie był taki miał dołek w swojej karierze sportowej, siedział na tej wolnej belce i pytają go: co jest dla ciebie najważniejsze? To on powiedział, że nie pieniądze, tylko najważniejsze jest to, żeby oddać jak najdalszy skok. Bo on dokładnie wiedział, że jak wygra ten turniej, to ci wszyscy sponsorzy te pieniądze będą należały do niego. Dzisiaj jest troszeczkę odwrócenie mentalności młodych ludzi. Wczoraj wypisałem na tablicy, że dziewczyna mówi do mnie: ale ja sobie otworzę gabinet kosmetyczny. Pytam się: a ile będziesz zarabiał miesięcznie? No chcę 3000. A ja mówię do niej: ale gdybyś jeszcze to podparła paroma rzeczami, mogłabyś zarabiać 3000 euro. No to ona nie patrzy z perspektywy, że ona może powiększyć swój potencjał, tylko patrz, przelicza od razu, że 4000 euro, zaczęła liczyć, to jest 12 tysięcy złotych. Że będzie zarabiała 4000 więcej. Ja mówię do niej: słuchaj, jak ty mi powiesz, że zarabiasz 3000 złotych, to ja ci wyliczę, ile do końca życia zarabiasz. Proszę państwa, wielkim nieporozumieniem na koniec chciałem powiedzieć jest to, że czasami rodzice przyprowadzają młodych ludzi do sztuk walki i mają nie wiadomo jakie oczekiwania. Dzisiaj jest tak, że młodzi ludzie nie są przygotowani do rywalizacji. Ja prowadzę zajęcia z 10-latkami, z 12-latkami i mam młodych ludzi z gimnazji. Nie są odpowiedni na porażkę. I myślę sobie, że w systemie edukacyjnym powinniśmy kłaść główną uwagę na to. Po pierwsze, Polacy nie potrafią pracować w zespole. To co zauważyłem. Są świetnymi indywidualiści, jakby mieli coś wymyśleć, to rewelacja, ale jak pracę w zespole, jak mi zadasz zadanie, przeniesienie materaca, które zadałem 8 osobom na sali, było czynnością najbardziej skomplikowaną na treningu. Najbardziej skomplikowaną. Podnosili ten materac, jak jeden podnosił, to drugi ściągał, to tamten skakiwał. Zero. Bo każdy miał inny pomysł po prostu na tą realizację. Także wydaje mi się, że to, co nas czeka w najbliższej przyszłości, to jest możliwość skorzystania ze sztuk walki, edukowanie młodych ludzi,
poprzez zasady, które mają sztuki walki niektóre, pewien szacunek dla partnera, dla osoby starszej, tej osoby, która wchodzi na do dojo. Dojo to jest ta sala, w której ćwiczymy, w której doskonalimy swoje ciało po japońsku. I element umiejętności słuchania. Brak umiejętności słuchania powoduje, że mamy wiele konfliktów, nauczyciel. Dziękuję Państwu bardzo.